Nabożeństwo 40-godzinne dzisiaj od 12 do 21:20, a w pozostałe dni od 6 do 21:20. To znaczy o 6 będzie jutro msza święta i wystawienie Pana Jezusa do 21:20, podobnie we wtorek. No i dzisiaj o 12 rozpoczęcie mszą świętą i po mszy świętej wystawienie Pana Jezusa, różaniec, inne modlitwy i o 21:20 zakończenie nabożeństwa. W związku z nabożeństwem uprzejma prośba do czcigodnych wiernych, podobnie jak w innych latach, sprawując je będę co 3 godziny czynił taki oddzielny jakiś sposób, co 3 godziny program, modlitwa wspólna i modlitwa osobista, żeby zawsze ta godzina czasu, czy jedna część, jakaś duża część tego czasu, który jest, była przeznaczona, możliwa dla osobistej modlitwy, ale będzie też lektura modlitwy przeznaczone na to nabożeństwo. Taka najistotniejsza rzecz, żeby Pan Jezus, który tu będzie wystawiony, nie był sam. Czyli, że przy tej naszej garstce, którą jesteśmy, jeszcze do tego nas tutaj 4 osoby mieszkamy w domu, czcigodni wierni, którzy przychodzicie, przyjeżdżacie, ale żeby jakoś tak sobie pomyśleć, żeby Pan Jezus wystawiony w Świętym Sakramencie nie był sam. Jeżeli potrzeba, to nie wiem, czy komuś potrzeba, ale jakby trzeba jakąś listę zrobić tam, to... Natomiast z mojej strony, że każdy czas, który nie będzie konieczny, żeby jakoś tam wyjść, coś załatwić w znaczeniu tych spraw koniecznych, to będę tutaj w tym czasie w kaplicy. Żeby Pan Jezus nie był sam i prośba też, ponieważ tu jesteśmy jako mieszkańcy domu, żeby w tym czasie, jak jest nabożeństwo w domu, mówić, żeby zasadniczo było milczenie, silencium sacrum, które z tytułu, że, czyli święte milczenie z tytułu, że no życie się toczy, jakoś się musi toczyć, domagałoby się od nas, że jeżeli mówić rzeczy, to mówić tylko to, co konieczne i mówić w jakiś sposób cicho, dyskretnie do danej osoby, do której trzeba, żeby nie było jakiś, nawet jakby ktoś się wielce cieszył, to jakichś wielkich śmiechów, no, po prostu była atmosfera powagi, żeby tu w kaplicy nie było słychać jakichś takich frywolnych rozmów, lekkich, no bo nie jak to frywolnych, nie wszyscy jesteście poważni ludzie przecież. Poważne niewiasty w latach już i z doświadczeniami życiowymi, nikomu psiu bziu w głowie przecież nie jest. No ale zawsze się może zdarzyć.